dyma kierownicą kręć się, kręć bez luzu. Lecz za to w głowie luz, czy skwarczy mróz, gdy sprawny wóz. Daleki szlak i pełny bak, i wątpliwości wszelkich brak, bo każdy przyzna, że mężczyzna lubi tak. Na Kłodzko jechał Antek Mróz, co dla powodzian dary wiózł, w niedzielę miał w kościele syna chrzcić. A Romek stary wyga na Hartwiga kończył kurs, chciał spokojnie wysłać córkę na kolonie. Ćwierć wieku za fajerą, hasło Romka, śmierć frajerą, twardy człowiek, pogotowie to nie bal. Tlen miał być dostarczony, był spóźniony, no to gnał na sygnale, nie przejmował się tym wcale. A ty ma kierownicą, kręć się, kręć bez luzu. Lecz za to w głowie luz, czy skwarczy mróz, gdy sprawny wóz. Daleki szlak i pełny bak, i wątpliwości wszelkich brak, bo każdy przyzna, że mężczyzna lubi tak. A z Gdańska stomatolog do Zurichu miał samolot, mówił, że się na kongresie stawić ma. I jeszcze ksiądz dobrodziej w samochodzie z RFN pędził tęgo z sakramentem do chorego. A wtem na drodze wyrósł mur i stanął samochodów sznur. Mieli pecha, nie dojechał nikt na czas. To rolnicy z okolicy zablokowali szlak, by za gorsze zboże rząd im płacił drożej. Nagradzacie odwagę oklaskami, to jest bardzo przyjemny moment witać uśmiechniętą, radosną, wakacyjną publiczność tutaj w Sopocie. Coś fantastycznego, naprawdę. Mam dodatkową, ogromną satysfakcję, dlatego że prawdę powiem, o mały włos bym nie zdążył. Błyskawicznie z Warszawy śpignąłem w 7 godzin samochodem. Dwie blokady plus most w remoncie jeden. Ale promem pierwszy raz w życiu jechałem po drodze do Warszawy. Udało się. W pociągiem chyba byłbym szybciej, prawda? Co? Nie, ale ja jestem na kolej troszkę rozeźlony. Nie, odzwyczaiłem się wsiadać na centralnym do pociągu. No nie wypada z bagażami przez cudzą sypialnię do peronu podchodzić. Naprawdę, tam drzemią bezdomni. Drzemią tam. Wszystkie życiowe czynności wykonują. No poważnie. Z noclegowni z wyżywieniem i ciepłą wodą po godzinie brykają z powrotem i mieszkają na centralnym. W proteście. Bo przy noclegowni nie ma sklepu. No to gdzie kupić? I nie ma podróżnych, to od kogo pożyczyć? No, żądają kawałek placu. 6 hektarów mają dostęp. Na 70 osób to jest 800 metrów kwadratowych na głowę, to ja nie wiem, czy się nie zapisać. Rozeźlony jestem na PKP. W czerwcu przecież strajkowali maszyniści, tak? Dzieci na kolonie nie mogły pojechać. Ja się zastanawiam, dlaczego PKP nigdy nie stosuje tak zwanego strajku włoskiego, który polega na tym, żeby precyzyjnie i dokładnie wykonywać wszystkie czynności. To z Włoch to oni tylko szybki ekspres Pendolino chcą do nas sprowadzić. Już my zobaczymy to Pendolino, proszę państwa. Tak jak widzimy te autostrady i drogi widzimy. Jechałem dzisiaj, to wiem. Wszyscy opaleni, fantastycznie, a ja też trochę, proszę pani. Ja też już byłem na wakacjach, na Kubie. To piękny kraj, naprawdę. Piękna wyspa. Kuba od wielu lat dowodzona jest przez Fidela, którego nazwisko nie ma żadnego związku ze znanym producentem olejów samochodowych, ani nie ma żadnego związku z zabiegiem pozbawiającym mężczyznę istotnych
Można bić, brawo, co się pani szczypie? Co jest takim hitem eksportowym Kuby, mężczyźni? No, ale kobiety mówią cygara i tak pani, to pani pali cygara? Cygara, Kuba eksportuje cygara ostrożnie, po 2 sztuki, lotniczo. Podwieszone do kadłuba samolotu, błyszczące takie. Każde z instrukcją, z której strony to odpali, żeby krzywdy nie uczyniło. Co jeszcze Kuba eksportuje? Pomarańcze. Pomarańcze, kto pamięta jeszcze takie czasy, kiedy przed świętami czekaliśmy na ten statek, który miał tutaj przypłynąć, czy będą pomarańcze na święta, czy nie? Kuba eksportuje pomarańcze. Oni przez 40 lat wyhodowali na pomarańczy skórę grubości 4 centymetrów. Powiem więcej, chcą nam na powrót sprzedawać. Tak jak kiedyś, za czołgi. Proponują jeden za jeden. Dobrze ma ten Fidel Castro na Kubie. Ale wygląda niespecjalnie, powiem państwu, szczupły. Bieda, naprawdę. W przeciwieństwie do naszego pana prezydenta. No nie haha, nie haha. Widziałem na Helu, nasz pan prezydent wypoczywa. No świetnie wygląda. To już nie jest ten Aleksander szczupły, zmizerowany, opalony z kampanii prezydenckiej. Nie. Aleksander nam wyrósł z poprzedniego garnituru. Znaczy, on przybrał. Przybrał właściwą posturę, bo to jest poważny facet. Musi, no, wyglądać jak człowiek. Tym bardziej, że to jest jego naprawdę obowiązkiem i wymogiem, dlatego że on bardzo często spotyka się z Helmutem Kohlem. A przed tym drżą politycy na całym świecie. Ja wyczaiłem kanclerza Niemiec. On, witając gościa na lotnisku, zamyka mu na 15 sekund dopływ tlenu do mózgu. I potem wiozą faceta podpisywać ważne umowy międzynarodowe. Przypomnijcie sobie, po takim zabiegu nasz Tadeusz Mazowiecki przeprosił Niemców za drugą wojnę światową. Tak było, naprawdę. Słuchajcie, to prawda, bo czytałem niedawno, że Niemcy mają wrócić teraz do tych mieszkań, które po 45 zostawili. To będziemy mieli przeludnienie, dopiero tych bezrobotnych, bezdomnych przybędzie na dworcu. Nie, ale to jest poważny problem, no bo przecież trzeba będzie te obozy dla przesiedleńców będą musieli pobudować. Czy oni w tym mają akurat dobre doświadczenie historyczne, sobie poradzą? No nie widzę tego specjalnie. Natomiast jeśli chodzi o prezydentów, to Castro nasz, ale największe problemy, tak mi się wydaje, ma jednak chyba ten amerykański. Zgodzicie się państwo ze mną? Billu Clinton. No nie chciałbym być w jego skórze, naprawdę. Z tym, że jemu to wszystko Amerykanie wybaczają. Czytam, oglądam te zdjęcia z tą Moniką Lewińską i Amerykanie mu to wybaczają. A co by się działo u nas, pomyślcie państwo? No ja boję się wyobrażać nawet, co by się stało, gdyby któraś z byłych pracownic kancelarii oskarżyła prezydenta Aleksandra o molestowanie seksualne. Taka Danuta Waniek na przykład. Strach myśleć, prawda? Jolanta jest nerwową dziewczyną. W 3 minuty walizki by wystawiła na krakowskie przedmieście. Dobrze, że hotel Bristol za ścianą, ale prokuratura naprzeciwko. A swoją drogą, tak panowie mężczyźni. Nie, czy są prawdziwi mężczyźni na sali? Są czy nie ma? Prawdziwi mężczyźni, ręka do góry, proszę. 2 tutaj i tam. 4 mam. Ten co z żoną to tak się przerażony. Ale samotni podnoszą trochę rękę. Nie bójcie się, faceci, do was mówię, no. Nie o to mi chodzi, proszę państwa, panowie. Jak długo jeszcze pozwolimy kobietom na rozprzestrzenianie się tej manii, tego stałego posądzania nas o molestowanie seksualne? Jak długo, pytam? Co? No nic nam nie wolno, przecież nic. Oczka puścić nie wolno. Nie. Kształty podziwiać? No w żadnym wypadku, nie wolno. Otrzeć jak kocur? Nie wolno, to wszystko jest molestowanie. To co ja mam robić przez 8 godzin w pracy? Co mam robić? I oczywiście zaczęło się od Ameryki, jak wszystko to złe. Paula Jones, ona była pierwsza, pamiętam, Paula Jones, takim nocem. Oskarżyła Billa Clintona o to, że 11 lat temu w gabinecie na 15 piętrze wieżowca on jej proponował uprawę tej miłości, jak ona się nazywa? Oratoryjnej, tak?
Znaczy chciał, żeby klęczała. No. I ona powiedziała, że ona mu udowodni. Ona pamięta, bo zapamiętała pieprzy. Znamionczko o areale 2 mm2 zapamięta. Pytam, czemu wtedy spłoniona, zażenowana nie odwróciła się do tyłu. Ja no, z jaką ciekawością musiała się wpatrywać, żeby ów maleńki pieprzyk zapamiętać. No panowie mężczyźni, proszę, afera z Wojciechem Fibakiem. Francuskie kobiety lekkich obyczajów Wojciecha Fibaka oskarżyły o molestowanie. No przepraszam bardzo, to co on miał robić z nim? Na czym polega kontakt z taką panią? Co, miał wilka i owce z nią grać? To będzie, że sodomia znowu. Panowie, nie dajmy się, no. Zakładamy stowarzyszenie molestowanych facetów? Proszę, ręka do góry, kto się zapisuje z mężczyzn? No już jest kilku więcej, proszę, są. No, tu pięknie ta strona siedząca, a tam? Każdy patrzy na żonę i tak, Jezus Maria. No nie, zakładamy stowarzyszenie molestowanych facetów, niech no, która na mnie spojrzy, idę do prokuratora. Chyba, że będzie taka miła, panie, tutaj. Dziękuję. Moim gościem jest pan Paweł Dłużewski. Dobry. Występuje pan dzisiaj w ramach kabaretowej sceny Przyjaciół Marka Majewskiego. W jaki sposób rozpoczęła się pana współpraca z panem Markiem? Panem Markiem Majewskim wystartowaliśmy wspólnie w kabarecie pod egidą. To było chyba z 10 lat temu. I tak zostało. To znaczy została nasza przyjaźń, bo z egidą coraz mniej występujemy wspólnie w takim składzie. W swoich monologach porusza pan właściwie wszystkie tematy, od polityki po życie społeczne. Czy jest jednak jakiś taki temat, który lubi pan najbardziej? No sport, nie słyszeliście przed chwilą monologu sportowego. Zawsze fascynowałem się sportem od dziecka i sport jest takim moim hobby. A polityka i społeczne, jak pani powiedziała, tematy to też. Każdy to bardzo lubi, pośmiać się z tych naszych polityków wesołych. Czy sport to jest tylko hobby na scenie, czy również w życiu prywatnym? Byłem sportowcem, ścigałem się na rowerze przez 8 lat, nawet wygrywałem tytuły mistrza Polski, potem AWF kończyłem, a więc ze sportem związek stale uwielbiam trenować, jeździć na rowerze, biegać. Czy ma pan na to czas? Staram się znaleźć, coraz trudniej, ale bywa, że umykam wszystkim innym zajęciom i bryknę sobie na rowerek, na trening. Myślę, że dzisiaj szybciej by pan pojechał do nas na rowerze niż samochodem. Słyszałam, że były pewne problemy z dojazdem, także kto wie, może odjedzie pan na rowerze. No chyba nie, ale w 7 godzin to błyskawicznie z Warszawy do Gdańska, po drodze przeprawa promowa, 2 blokady, rolnicy, no, fantastycznie. Plus jeden most zwężony, także jestem cały w nerwach, jak ja wrócę, na którą będę w Warszawie. Która to mam? No Boże. Mam nadzieję jednak, że pan zdąży. Występuje pan na scenie czasem sam, czasem również w duecie, między innymi z panią Adrianną Biedrzyńską. Które występy pan woli? Czy solowe, czy też może właśnie w duecie? To chyba nie ma jakiegoś znaczenia. Teraz tak jest, że właściwie występujemy dla tych, którzy sobie tego życzą. To jest rynek, ktoś płaci, ktoś zaprasza, my przyjeżdżamy, występujemy. Znakomicie pracowało mi się i pracuję z Adą. Bardzo często występuję z Czarkiem Pazurą. Mamy we dwóch taki kabaret bardzo śmieszny. Często z Markiem, często w dużych kabaretonach, często indywidualnie. To jest, na tym polega wspaniałość tego życia estradowców, kabareciarzy, że jesteśmy w sumie wolnymi ludźmi, występujemy dla państwa, jak nas zaprosicie, czekamy na następne zaproszenia. Dosyć długo występuje pan już na scenie. Czy jest jakiś okres w pana karierze, który wspomina pan najbardziej? Coraz lepiej mi się występuje, coraz bardziej ludzie śmieją się z moich tekstów. To dobrze, ja się bardzo cieszę. Będę dalej pracował, naprawdę. Trwa okres wakacyjny. Czy znajdzie pan chwilkę czasu na wypoczynek? Oj, byłem w Tunezji przez tydzień. Jak pięknie opalony jestem, co? Widzę. Ale nie polecam tego państwa, naprawdę. Lepiej tutaj w Sopocie, nad naszym morzem, poważnie. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Cześć czołem. Hej. Pozwoliłem sobie, proszę państwa, na taką krótką wycieczkę personalną po naszych prezydentach. Oczywiście mamy poważne sprawy do załatwienia. To nie o to chodzi. Ja chciałem rozmawiać o wejściu do Unii Europejskiej. Taki jest problem, który stoi przed nami do rozwiązania. Wydaje mi się problem bardzo poważny. Będę zatem kontynuował głosowanie. Proszę się nie śmiać. Bardzo poważnie. To są poważne sprawy, a pani się śmieje, proszę pani. Proszę natychmiast podnieść dłoń do góry, kto z państwa jest za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ręka do góry, 3, 4. 20. I widzicie, jakie oszukańcze są te wszystkie badania opinii społecznej, że niby połowa Polaków chce. 20 osób podniosło, nie więcej. I ja jestem z tą większością. A po co nam ta Unia?
Po co? Co oni robią? Penetrują naszą potęgę gospodarczą? Zwiedzają nasze zakłady, nasze fabryki? Jak po swoich tak spacerują? Sprawdzali nasze zakłady mięsne? Sprawdzali. Oni nasze zakłady mięsne sprawdzali, no. Proszę państwa, czy ktoś jadł kurczaka za granicą przy autostradzie? W Niemczech. Jadł ktoś kurczaka? Na stacji benzynowej? Śmiało przyznać. Nikt nie baliście się? Ja spróbowałem. Fragment styropianu umoczony w zdjęczałej oliwie. Taka jest prawda. Niestety taka jest prawda. Nie bójmy się tego powiedzieć. Nasz kurczak nie jest pakowany chemią. Nie jest. Może on nie wygląda jak Schwarzenegger. Bardziej jak chudy Allen. Ale on jada naturalnie, po domowemu jada. Czy widział kto naszą wiejską zagrodę, podwórko nasze? Widział kto na wsi? Widziałem? Ja nie zdążyłem, bo się poślizgnąłem przy furtce. Ale zimą, teraz obejrzę, przyrzekam. Nasze wędliny czynią furorę na zachodzie, zdajmy sobie z tego sprawę. Proszę państwa, szynkę czy baleron sprzedajemy od razu w kagańcu takim, tak? Żeby tam ludzie w sklepie nie zjedli od razu. Niech rodzina zaniesie, niech do domu pozna, jak to wygląda chociaż. Pozostałe wędliny otulone folią przeźroczystą, otulone. Widać co w środku, można zajrzeć, jak do terrarium. Jak ktoś jest obrzydliwy, nie może patrzeć na przykład, to może to kupić z róż na szosie, tak jak ja zawsze robię. Hamuję, kupuję sobie kawałek kiełbaski, nie umiem się opędzić od tego, dla psa. Wożę psa, dam mu kawałek kiełbasy, zasmołowany, całą drogę mam spokój od niego. Leży na tylnym siedzeniu, oczy w słup, bawi się. Bawi się, a to sobie kawałek sznurka wyciągnie, jakiś skwarek. Raz nawet kawałek mięsa znalazł. Wypluł, nie uwierzył, skurczył. A Unia Europejska uwierzyła i z mięsem jest okej. Okay. Dużo gorsza sytuacja jest z czym? Z mlekiem, bardzo dobrze. Nie kupują mleka. Ja zadam takie pytanie, czy ktoś z państwa gruchnął sobie 100 gram mleka dzisiaj rano? Żeby ratować nasze rolnictwo. Żeby pobudzić obrót. Napił się ktoś czy nie? Ja codziennie wypijam 50. Potem nie siadam za kierownicę, oczywiście. Mleka. Nie kupują od nas, nie kupują. W styczniu podjęli decyzję, skontrolowali, nie kupują do dzisiaj. Proszę państwa, ja czytałem w gazecie, jaka była przyczyna. To wstyd mówić, ale ja powiem. Wiecie, dlaczego nie kupują? Bo zobaczyli w mleczarni szczura idącego po podłodze. Styczeń był, przypominam, minus 15 stopni na dworze. To gdzie miał iść? Się ogrzać. Gdzie na żadnego się nie rzucił. Co innego, gdyby on pływał w tej kadzi z mlekiem. Nie, bo szczur pływa pieskiem, on wzbudza pianę, ja sobie z tego zdaję sprawę. Który nie jest w stanie zniwelować ruchami ogona. Zresztą nasze mleko posiada pianę, wspaniałą, oryginalną pianę, bo ono zawiera detergenty. Jedyne mleko na świecie z detergentami. Urządzenia w zlewni są szorowane Ajaxem i to się z mlekiem zespala. I ja pijąc myję swój przewód pokarmowy. Naprawdę przeczyszczam wszystkie zakręty. I nie dajmy się namówić na schładzanie mleka. Za nic na świecie, bo to zimnym nie puści. Co jeszcze oni wymagają? Powiem państwu. Otóż oni sobie życzą, żeby... Oni uważają, że kobieta przed dojeniem powinna się myć w całości. Czyli powiedzmy sobie szczerze, prysznic, tak? I stworzenie też ma być czyste. Dujka w porządku, zgadzam się. Ale zwierzę jak? Jak dotrzeć z wodą? Ono ma wymiączka tutaj ku dołowi. No to ja. Chyba, że stanie nad bidetem. To się da zrobić akurat, bo rolnik używa bidet jako fontannę w ogrodzie przecież. I trzeba kombinować i wszystko jesteśmy w stanie załatwić, proszę państwa. I trzeba uczciwie. Ja bym na kartoniku łaciatego jednak zamieszczał spis pierwiastków, które występują. Zamieszczałbym. Wpadli na to producenci wody mineralnej. Wpadli, proszę państwa, wpadli. Na każdej butelce jest streszczenie książki od chemii. I ja otwieram gazowaną i mam tak... Gejzer.
ale wiem, co robić, tylko patrzę na kartkę. Jeżeli polałem się zasadą, to skakuję do wanny z kwasem, żeby odreagował. Poza tym u nas w Warszawie ta mazowszanka, to ona ma na karteczce wizerunek dziewczyny w stroju ludowym w mini spódniczce. Ja pijąc z gwinta oglądam ją do góry nogami. I nie czuję smaku plastikowej butli. Proszę Państwa, trzeba uczciwie, naprawdę, jeżeli będzie to streszczenie, będzie spis pierwiastków, wtedy przynajmniej dziecko zorientuje się, dlaczego ta krowa na łaciatym ma takie plamy. Dziękuję Państwu. Paweł Dużewski.